Święta się zbliżają, a więc czas ubrać choinkę. Ale na choince powinny być oczywiście lampki. Trafiły do mnie lampki do naprawy. Są to lampki z okresu PRL-u. Dzisiaj one się nazywają lampki tradycyjne, czy jakby tam je nazwał. Takie tradycyjne żarówki. 16 żarówek połączonych szeregowo, podłączanych bezpośrednio do 200, w tym już na obecnym czasie 30 V, chociaż tu jeszcze jest napisane 220 V, 80 W łącznie, czyli to są, z tego by wynikało, 5-watowy komplet, bo żaróweczki były 5 i 3-watowe. To jest bardzo istotne. Te akurat się nie świecą. Czyli 16 5 watów razy 16 to jest 55 razy 6 30, no 80, tak by nie było. 80 watów. No dobra. Czemu one nie świecą? Ja powiem, że przy naprawie tych żarówek, może nie tyle żarówek, co lampek, zawsze ja korzystam z neonówki. Można innymi metodami. Można było na przykład wykręcić wszystkie żarówki i sprawdzić. Kiedyś pamiętam, sprawdzałem wszystkie żarówki na takiej bateryjce 4,5-woltowej. One się świeciły. Tam się tliły, ale się świeciły jakoś tam, bo one są chyba na voltów, z tego co pamiętam, coś koło 15 czy 13. I pół, czy 14 V, coś tak, gdzieś tak w tych granicach te żarówki oscylują, zależy jakie tam się napięcie tej sieci pojawi. Ale jak w ogóle ten komplet naprawić? No, najlepiej wziąć neonówkę i szukać, gdzie zaniknie faza. Tak zawsze sprawdzam te żarówki, kiedy nie świecą na choince, bo się zdarzy, że podczas pracy choinki one też potrafią zgasnąć, jak już jest choinka ubrana. Trzeba po prostu zobaczyć, która żarówka jest pierwsza. Ja powiem, że wielu osobom, którzy mieli takie żarówki, dały one tyle już nerwów, przysporzyły, dały popalić tyle, że po prostu je wyrzucili. Dużo osób tych żarówek po prostu już nie chciało mieć, z racji tego, że bez przerwy się psuły, a ich naprawa mogła przysparzać jakieś problemy, chociaż mi one akurat te problemy przysparzały zawsze wiele radości. Kiedy je naprawiłem, te lampki zaświeciły, to się bardzo cieszyłem. Dlatego bardzo lubię naprawiać właśnie przed świętami te komplety żarówek. Jak to w ogóle się za to zabrać? No, warto by było mieć to wszystko rozplątane. Ja tu mam w miarę rozplątane. Ta grupa żarówek jest z tej strony, się zaczyna od tej pierwszej. Mógłbym je tu wszystkie ładnie poutykać. One tu tak gdzieś tam leżały w kartonie, się widzę, trochę to rozsypało. Nie wygląda to zbyt elegancko. Postaram się zatem to może trochę tutaj poukładać, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Czyli po kolei będę jechał z żarówkami. Tak, tutaj je powtykam, żeby były po kolei. To jest istotne, żeby mieć kolejność, żeby nie błądzić. Tutaj trochę jest tego, powiem, sporo. Ja zazwyczaj tych lampek na choince to mam około 5 kompletów. No, zdarzyło się raz chyba, że było nawet na wielkiej takiej choince chyba nawet ich 7. Jakoś jestem do nich przyzwyczajony i te wszystkie inne lampki, to co dzisiaj są w sprzedaży, no nie powiem, że są brzydkie, ale nie mają tego uroku, co mają właśnie te żaróweczki. Może nie są zbyt, bym powiedział, jak to się nazywa, zbyt energooszczędne, no bo mamy 80 W, jeden komplet razy 5, to mamy 400 W, sama choinka bierze.
kiedy ona się świeci w święta przez ponad miesiąc, no to jest jednak trochę tego prądu zużytego przez choinkę. No ale nie wszystkie komplety, może mam 5-watowe, część mam chyba 3-watowe. Zaraz zobaczymy. Dobrze, mam po kolei. I teraz trzeba ustalić, w którym miejscu idzie faza, bo fazę można tym próbnikiem wybadać. Nie wiem, czy to będzie widać, że się świeci. Coś tam widać. Tu jest 0, tu jest faza. Może jakby było mniejsze światło, to by było lepiej widać. Może też tak być. Trzeba sprawdzić, z której strony w ogóle dociera do tych... Co to za żarówka jakaś lata? Chyba gdzieś tam była w pudełku. Z której strony do tych żarówek dociera faza? Nie wiem, z której. Mógłbym to po tej wtyczce ciężko tutaj w ogóle zdiagnozować, z której. Dlatego odkręcam pierwszą żarówkę. Już widzę, że tutaj tej fazy nie ma. Czyli faza musi docierać w takim razie z tej strony. Do pierwszej żarówki musi dotrzeć faza. Takie trochę bym powiedział dosyć proste zajęcie. Ktoś powie, że czym ja się tu w ogóle zajmuję. No ale nie każdy myślę, że umie naprawić takie lampki. Skoro faza jest na tej pierwszej żarówce, to powiem tak, że ta faza powinna być przekazywana do kolejnych żarówek, aż do ostatniej. Gdyby był sprawny komplet, na ostatniej żarówce też by była faza. Przez te wszystkie by przeszła. One nie stawiają dla przypadku nanówki żadnego spadku napięcia, w związku z tym tutaj byśmy mieli też pełne napięcie. Dopiero te spadki napięcia są, kiedy płynie prąd w tym obwodzie przez wszystkie żarówki. Kiedy jest obwód zamknięty, kiedy jest odwód otwarty, a zamykany jest tylko przez neonówkę gdzieś tam przeze mnie do ziemi, no to nie jest obwód zamknięty, taki jak powinien być. W związku z tym to napięcie, które jest tutaj potencjał 230 V względem ziemi czy względem mnie, jest również na ostatniej żarówce. Ale na pewno jest na pierwszej. No ja teraz mógłbym od razu się przenieść na wyrywki i dajmy na to zrobić badania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na piątej. Zobaczymy, czy na piątej jest faza. Coś tam się tli. Czyli jest faza. Czyli przez pięć żarówek faza dotarła. No to bierzemy kolejne pięć. Dajmy na to. Ja tak sobie wziąłem, bo można od razu w połowę wejść. Przez pierwszych cztery przechodzi, czyli do piątej doszły. Czyli lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już będzie wtedy 10 żaróweczek. W zasadzie 9. Bo 10 wykręciłem. Badam. I widzę, że fazy tutaj nie ma. Skoro tutaj fazy nie ma, no to mam do sprawdzenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo te cztery przewodziły, czyli któraś z tych pięciu na pewno jest... ma przerwany obwód. Co prawda te żarówki mają w sobie takie ciekawe coś, że jak się przepali, to ona robi zwarcie, no ale tu któraś po prostu się rozwarła i nic nie ma. Tak się przyglądam tym żarówkom. Najbardziej podejrzana żarówka jest ta, bo jest najbardziej ciemna. W związku z tym ją odkręcimy. O, co tu się dzieje? Tu jest faza. Neonówka się świeci. Czyli już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przez siedem żarówek przeszła faza. Nie wiadomo, czy przez tą przechodzi. Na pewno do czerwonej nie doszła, czyli jedna z tych dwóch żarówek jest kiepska. Skoro jedna z tych dwóch jest kiepska, no to mamy 50% szans. Jeżeli tu będzie faza, to ta jest zepsuta. Jeżeli tu fazy nie będzie, no to ta jest zepsuta. Ta czarna wtedy. No to niestety tu fazy nie ma. Czyli ta żarówka jest do kitu. Na 100%. Taka jakaś szyszkowa, dziwna. Bo te żarówki były kiedyś takie trochę stylizowane, różne. W większości były takie jak tu, ale ta na przykład jest taka w jakąś taką kratkę. Ta znowuż jest w jakieś takie prążki.
ale w większości żarówek była takich jak ta. Wkręcamy, tutaj jakąś mam żarówkę, niestety się nie świeci, nic, żarówka się rozleciała, no to mamy kłopot. Gwint został w środku, nie wiem co z tą żarówką było, jakąś tu żarówkę miałem pod ręką. Dobra, w takim razie tu jakichś starych żarówek nie będę wkładał. Pierwszy raz coś jakiego miałem, żeby ta żaróweczka odpadła. W ogóle te żarówki, jako ciekawostkę powiem, że mimo że mają lat może 40, dalej są dostępne. Żarówka o gwincie 10, 15 V, 5 W. Proszę bardzo. Mam tutaj taki nowiutki zestawik. Kręcimy ładną czerwoną żarówkę. Zobaczymy, co się będzie działo. Nic się nie dzieje. W związku z tym zobaczymy, czy tu ta faza teraz jest, czy jej nie ma. Aha, co ma się dziać, jak jest wyłączone z prądu. Zaraz. A, i tak się nic nie dzieje. W związku z tym problem jest jeszcze gdzieś dalej. Ale już tutaj faza jest. Skoro tutaj już jest faza, no to tak, skoro tu jest, no to przejdźmy gdzieś w ten rejon, w połowie tej całej podejrzanej. Tu jeszcze faza, widzę, że jest. Czyli zostały jeszcze cztery żarówki podejrzane. Raz, dwa, trzy, cztery. No mógłbym ostatnią odkręcić, no ale ja wiem, czy ostatnia. Zobaczymy, czy do ostatniej dochodzi. No jest faza na ostatniej. Taka trochę nie za mocna, ale jest. No dobra, skoro faza jest na końcu, no to coś tu jest nie tak z ostatnią żarówką chyba. Zaraz, o co tu chodzi? Spróbuję dać nową żarówkę na koniec. Zobaczymy, co się będzie działo. Nic się nie dzieje. No właśnie. Mogą być tu jeszcze blaszki gdzieś takie. Tu są. Słabo teraz widzę. To są takie blaszki, trzeba je czasami podginać. Ja je spróbuję zewrzeć. Ale jak je zwieram, to się nic nie... To się po prostu nie zaświeca. Myślę, że to nie jest wina tej żarówki. To jest wina jakiejś innej żarówki. Nie wiem, której. Coś tu jest nie tak z tym kompletem. Może to tu. Nie, ta faza jakaś tu jest słaba, bym powiedział. Ona jest, tak jakby gdzieś przejście było takie jakieś... Bardzo marne to przejście. No teraz zwieram blaszki i patrzę, że ta neonówka jakoś bardzo słabo świeci. Coś tutaj jest nie tak z tą całą tutaj zabawą, bym powiedział. Gdzieś mi tutaj gdzieś coś nie tak wychodzi. Tu. Nie ma fazy. Ta faza gdzieś uciekła. Znowu gdzieś uciekła. Podejrzewam, że gdzieś prędzej jeszcze jest jakiś problem. No była jakiś czas, już jej nie ma. Nie wiem, co się stało. Może ja wtyczkę odwrotnie teraz wsadziłem? Jak to miałem wyjęte? Chociaż nie. Nie chce mi się wierzyć. Tak patrzę. Coś tu jest nie tak. Można było też to miernikiem zbadać, jak przejście idzie. Bez napięcia wtedy tylko na to mierzę. Tu jest faza, ale jak zwieram, to ta faza jakby ucieka. Czyli coś tu jest nie tak gdzieś na samym początku. Może tutaj w tej dziwnej żarówce się coś dzieje. A, tu jest zupełnie mocniej się świeci ta nanówka. Czyli gdzieś tutaj na samym początku. Nie, nie, nie. Ta pierwsza żarówka coś fiksuje. Według mnie. Tu coś jest albo z blaszkami.
O, teraz jest prawidłowe przejście. No dobra, no to jeszcze przekręcę tą. Zobaczę. Nie wiem, tą żarówkę. Co, wstawić nową? Nie, no wkręcę ją. Zobaczę, czy tutaj przejdzie jakieś napięcie. No i ta żarówka nie daje tego napięcia, co ja bym chciał. No, nówka się świeci dużo słabiej. Wkręcę zatem tą. O, tutaj jest fajnie. Ta żarówka jest jakaś podejrzana. W związku z tym wstawię tutaj też nową. Zobaczymy. Gdzie tu teraz się dostać? Może gdzieś tu? Nie myślałem, że aż tyle będzie tutaj problemu, ale jak widać, że są problemy z tym. Tu jeszcze jest faza. No dobra, to na ostatniej zobaczę, czy jest. No jest. Skoro jest na ostatniej. Ale taka słabsza już tu jest na ostatniej. Coś tu jeszcze gdzieś. Jakieś jest przejście, bym powiedział, bardzo liche. Gdzieś tu jeszcze coś się dzieje niedobrego. Tu się świeci. Neonówka. Tak od razu staram się zbierać blaszki. Tu jeszcze się ładnie świeci. Czyli jedziemy dalej. Może gdzieś to tu wpadła igła. Normalnie igła wpadła pod żarówkę. Co to jest? O, proszę bardzo. Ta się widzę nie świeci. Jest czarna. Wymienimy. Od razu zobaczymy, czy te wcześniejsze były złe, czy dobre. Faktycznie ta się nie świeci w prążki. Ta szyszkowa to wiadomo, że była zepsuta. Tu jest jeszcze jakaś czarna, też się nie świeci. No to damy jeszcze jedną nową. Może zieloną. Albo czerwoną, obojętnie jaką. No i teraz widać, jak pięknie już się świecą lampki. Proszę bardzo. 16 żarówek 5-watowych się świeci. Mam komplet naprawiony. Ja powiem, że to jest trochę taki komplet tutaj z tego, co widzę już. No ma swoje lata, ale ma też tutaj swoją, bym powiedział, trochę taką wadę. Naraz powiem, na czym ona polega. Wada polega na tym, że wtyczka nie jest rozpinana. Być może to nie jest oryginalna wtyczka od tego kompletu, bo ale chyba jest oryginalna, bo to jest jakaś koszulka. Myślę, że tego by nikt nie robił. Po prostu wtyczki w tych kompletach były rozłączane, żeby było łatwiej zawiesić na choince. No, mam naprawiony pięknie komplet. 5-watowy, bardzo ładny. To jest taki, bym powiedział, chyba jeden ze starszych kompletów, które działają. Bo tych kompletów ja mam naprawdę bardzo dużo. Dużo mam niesprawnych. Bo był okres, że bardzo dużo ludzi mi po prostu oddawało te komplety. Ja chętnie brałem. Ale mam też komplety, takie bym powiedział. No, jak to by ktoś powiedział, kultowe. Proszę bardzo. To jest oryginalny komplet choinkowy, jak ładnie napisane, szeregowy elektryczny komplet choinkowy. Szeregowy elektryczny komplet choinkowy. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Wymiana żarówek tylko po odłączeniu zasilania. Pakowany gdzieś tam, coś tam. Nie wiem dokładnie, z którego to jest roku. Tu nic nie jest podane, ale myślę, że to jest komplet. Cena detaliczna też nie jest podana. Czyli może to być początek lat 90., może końcówka lat 80. Trudno powiedzieć. Otworzymy, zobaczymy. To jest komplet chyba 3-watowy, bo jakieś te żarówki bardzo malutkie. I tutaj właśnie jest ta wtyczka. O, rozpinana, tak jak mówiłem. Jak włączymy, zobaczymy, jak to świeci. No,
Bardzo ładne, kolorowe żaróweczki. Pięknie to wygląda. Pogasło wszystko. To jest ten komplet. Tutaj jeszcze mam jako ciekawostkę szeregowy oświetleniowy komplet choinkowy. Jeszcze inna nazwa. Co my tutaj mamy? Jakaś KJ, coś tam, coś tam. Była jakaś data, ale data jest zaraz, który to jest rok. 5 lipca 1981 roku. Proszę bardzo. Ten komplet ma zatem 42 lata. No, w zasadzie 43. I chyba nie był ani razu użyty. Ale w tym roku nie, już był chyba, bo są żarówki, widzę, trochę używane. W ogóle tu jakoś przewody są jasno zielone i ciemno. Może te dwa pierwsze odtyczki są dwa. I tutaj też odtyczka jest rozpinana. Nie wiem, ilowatowy jest to komplet. Tam jest jakaś karta gwarancyjna. No, proszę bardzo. 18 punktów świetlnych. Spółdzielnia Inwalidów Jedność Szczecin Powstańców Wielkopolskich 33 łamane na 36. Proszę bardzo, instrukcja obsługi. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Co to jest za jakaś karteluszka? Aha, to też jest, że to jest Jedność Szczecin i tak dalej. No naprawdę, to jest klasyk. Zapasowe żaróweczki w zestawie zawsze były. Kilka żaróweczek. Ale czy tu jest ich faktycznie 18? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 razy 2. No jakby nie było 18. W sumie to takie trochę jest... Jak dwie żarówki w szeregu więcej, to będzie lepiej, bo nie będzie takiej mocy. Nie każda żarówka miała i będzie mniejsze napięcie miała. Dzięki temu dłużej posłuży. Bo nie będzie tak wyżyłowane żarówki, ale trochę ciemniej będą świecić. No ładny ten komplet jest, podoba mi się. Tutaj mam jeszcze współczesne takie komplety. One do dziś są produkowane. One w tej chwili są już trochę inaczej wykonane niż te wcześniejsze. Jak się taki komplet wyjmie, to pierwsze co się rzuci w oczy, to przewody. Przewody, proszę zobaczyć. Przed chwilą co naprawiałem komplet, miał takie przewody. A tu są takie cieniutkie. No może to i lepiej, że są cieniutkie, ale są bardziej delikatne. Bardziej podatne na złamania, na urwania. To jest taki współczesny, no naprawdę aktualnie produkowany. Nie wiem, ile on tu ma lat, może ze 2, może ze 3. I tu też mamy wersję. Jaka tu jest wersja? 5W P8, ale co to z P7? Nie wiem, czym się różni P7 od P8. Chyba mają 80 W. A, one się różnią po prostu, widać tutaj. Tutaj mają na żaróweczce jakąś gwiazdkę, tutaj mają tą gwiazdkę w podstawie, czyli to jest wersja P8 faktycznie. No ale zobaczymy, jak to świeci. No to znówka. Naprawdę bardzo łagodne światło, piękne, kolorowe. Nie jest takie agresywne, widzę jak... I to jest właśnie 16. Tradycyjnie 16 punktów. I tutaj mamy pokazane klasę energooszczędną. Tutaj można powiedzieć, to jest klasa energetyczna E, czyli to są najbardziej zjadliwe, jeśli chodzi o energię elektryczną, zero ekonomiczności. Zwykłe żarówki, najzwyklejsze takie edisonowskie, nic tu nie ma nadzwyczajnego. Żarówka, normalna żarówka z włóknem. Bez żadnych kombinacji, żadnych świetlówek, żadnych LEDów. Zwykła żarówka, która się grzeje i świeci. No i tutaj jeszcze taki chyba już najnowszy, już taka zminiaturyzowany, bo tu jeszcze widać, wcześniej był taki karton, teraz już robią jeszcze mniejszy.
ta sama firma, Room Lux. I tutaj mamy lampki choinkowe tradycyjne, wewnętrzne, 16 punktów świetlnych, 5-watowe. No te powiem szczerze, że nawet jeszcze nigdy ich nawet do prądu nie podłączałem. Wersja widać jest super ekonomiczna, nie ma żarówek zapasowych. Można sobie żarówki ewentualnie dokupić w takim zestawie. No jestem po prostu zaskoczony, że już nie ma. No to jest po prostu oszczędność nad oszczędności, że nawet nie dodali żarówek zapasowych. Zestaw się pięknie świeci. O! Bardzo ładnie to wygląda. Przewody dosyć cieniutkie, ale są zielone, maskujące. Wtyczka jest, jak widać, co ważne, rozpinana. Dzięki temu łatwo jest operować przy wieszaniu tych lampek wokół choinki. Można rozciągnąć sznur. A tak jakby było to spięte, no to jest naprawdę trochę kłopotliwe. Chociaż na spiętym ja sobie też radzę, nie ma problemu. W ogóle najlepiej lampki na choince wieszać, kiedy one są włączone. Bo wtedy widać, jakie mamy, jaką konfigurację, gdzie jest jakiś fragment choinki niedoświetlony, albo gdzie ich jest za dużo zgrupowanych, to możemy coś porozmieszczać. A tak jakbyśmy mieli zgaszone, no to tak nie za bardzo. To jest komplet, którego w tym roku nie będę używał. Kupiony był w zeszłym roku. Tak sobie leży, bym powiedział, rezerwowo. Gdzieś mi się tutaj, widzę, kartonik rozerwał. Bardzo ładny komplecik. Pewnie Państwo zauważyli, że takich lampek chyba żadne hipermarkety nie sprzedają, ani markety. Gdzieś to trzeba szukać w jakichś może sklepach internetowych bardziej. Może gdzieś tam w jakichś elektrycznych gdzieś są. Ale to bardzo mało popularne dzisiaj lampki. Tylko dla koneserów, bym powiedział. No ale jest produkcja, jest zapotrzebowanie w związku z tym. Ktoś to kupuje, ktoś to używa. Pamiętam nawet takie lampki kiedyś były w kościele. Na choinkach. Nie było za dużo tych kompletów po jednym komplecie, ale pewnie z racji tego, że były to dosyć, no bym powiedział, wymagające lampki, jak było widać, trochę mi zajęła naprawa tego jednego kompletu. I nie każdy pewnie by chciał wojować w święta z takimi żarówkami, bo póki one są nowe, to one świecą, ale później już się te gniazda trochę powypalają, one już tak wtedy nie kontaktują. I żarówki też już swoje mają. Też któraś może zawsze wysiąść. Ale się świecą. Ja będę je wieszał zaraz. Jestem zadowolony, że naprawiłem komplet. No i to tyle z naprawy kompletu. Jeszcze tutaj tylko mogę jako ciekawostkę pokazać, że mam tutaj takie pudełeczko. Tutaj sobie trzymam żarówki, które czasami gdzieś jeszcze wykorzystam. O, to są żarówki, które ja czasami jako zapasowe mam. Mam też tutaj zestaw nowych żarówek. 5-watówka, 5-watówka. Tu są chyba 3-watowe. Coś mi się zdaje, bo jakiś taki inny kartonik. Chociaż może też 5, nie wiem. Te też 5. I tu też mam jeszcze worek. Też z jakimiś zapasowymi żarówkami. Jak widać, tych żarówek mam naprawdę sporo. Ale trzeba mieć zapasowe żarówki, niestety, bo w najlepszym momencie, gdzieś święta, może choinka zgasnąć i jest problem. No ale to aż tak nie jest, że to się tak psuje. No powiem, że przez cały okres tutaj Bożego Narodzenia, czyli do 2 lutego, do Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy choinka stoi, no to któraś tam żarówka gdzieś nieraz wysiądzie, czasami zgaśnie cały komplet, ale to jest naprawdę przyjemna praca, bierze się na nówkę i do dzieła i można naprawić. Tak mi się wydaje, że to jest przyjemne. Ja tam lubię się tym grzebać. Nie wiem jak inni. No i tak to mniej więcej wygląda. Choinka ozdobiona jest w światełka.
dodam, że warto mieć przy takich lampkach takie urządzenie jak ściemniacz. O, i wtedy można sobie ustawić jasność świecenia tych lampek. Dosyć tajemniczo teraz to wygląda. Można sobie wtedy uregulować jasność świecenia płynnie. Od bardzo ciemnej do bardzo jasnej. W przypadku właśnie takich tradycyjnych żarówek z regulacją jasności nie ma problemu. W przypadku jakichś tam LED-owych świecidełek też może nie. Ale ja to mam tak zorganizowane. I sobie reguluję w zależności od potrzeb. Także to tyle z naprawy lampek i tutaj z demonstracji, jak one się świecą na choince. Tak mniej więcej wygląda ona w całej okazałości.